A my, kochani widzowie TVT, witamy się z wami po przerwie w bardzo nastrojowej atmosferze, szampańsko-sylwestrowo. Dzisiaj razem z nami, tak jak my zapowiadali w zeszłym tydniu, Grzesiu Poloczek. Witamy cię bardzo serdecznie. Witam was bardzo serdecznie, jest mi bardzo miło. Witam telewizji TVT w Rybniku. I powiem wam szczerze, że no dopiero co tu siedział, się czuję tak jakby normalnie w domu. Jakbyś stąd nie wyszedł w ogóle, nie? Tak jakby normalnie, nie no, że ancuk inny. Słuchajcie, coś tu rzeczywiście jest. Można by powiedzieć święta i po świętach. No i tak sobie tak świętujemy, koniec roku przyszedł. No i tu mi się właśnie nasuwa pytanie takie... Mi też, takie, jedne. To pierwszy pojedliście przez te święta. A. Nie pytaj. No jeszcze do tej pory czujecie ten smak. Tak. Trzeba siedzieć na wciągniętym brzuchu. Ja cały czas siedzę na wciągniętym brzuchu, żeby mi obieda galoty dzisiaj zapiąć, no ale na szczęście ale udało się. Ale ja, o dziwo, każdy lubi pojeść. Ja też lubię, uwielbiam. Te 3 dni praktycznie jem non-stop. Ale żeby nie było szoku na wadze, to ja się zawsze wbiję gwóźdź. Na 90 kilo i mam zawsze to samo. Zawsze to samo. No to widzisz, to jest sposób na to, żeby ta waga cały czas utrzymywać, tak. A my tak koniec roku i tak właśnie mnie nostalgicznie naszło trochę, może sentymentalnie. No bo tak. Pięknie, to my cię posłuchamy. Wszyscy się cieszymy, koniec roku przychodzi, świętujemy, ale to tak, czy tak do końca to tak jest, że jednak fajnie, kończy się stary rok, zaczyna się nowy. Znowu do przodu. Znowu gdzieś dalej. Powiem ci, że na moja psychika to działa zawsze do końcówka roku niedobrze. Znaczy cieszę się na te święta, ale jak tak się zaczyna ten okres, bo to tak jest, są te barburkowe nasze imprezy, wy jeszcze macie te mikołajowe wasze, bo robicie dużo tego. I potem jest jakby zaczyna to wszystko jakby lekko osiadać. Jeszcze to trwa, ale ja już myślę, jaki będzie następny rok. Czy jeszcze ktoś zadzwoni, czy jeszcze będą jakieś występy, czy jeszcze będę mógł, wiesz, jechać na ten występ, żeby to, ta adrenalina, czy jeszcze przyjdzie, czy jeszcze będzie powód, nie? Czy nie będę siedział w domu, się będę martwić, że żaden mnie już nie chce. Każdego roku to mam od lat. 28 lat występuję na scenach i 28 lat mam zawsze to samo, że każdego roku pod koniec mam taki dołek. Ale już po tym, jak już same święta przychodzą, to już jest fajnie, no bo to już wiadomo, rodzinka to maszkety, nie? Sielamo, pole, kurzuma, robi. Będzie następny rok, a potem tak. Jest pstryk i znowu kolejny. I zaś się zaczyna i tak. I ten Sylwester w zasadzie już aż tak nie umie się tak bawić tego Sylwestra. Bo to jakoś takie, no już tak mignie. Te oczekiwanie jest o dużo lepsze niż już sama ta zabawa. Sam punkt kulminacyjny. Tak. Nie wiem, jak będzie dzisiaj, zobaczymy. Mnie zawsze te koniec roku bardzo martwi, bo my są zawsze o rok starsi. No właśnie, wszystko... do tego też nawiązałem właśnie, że ktoś o tym powie. Dobrze, że powiedziałeś. Nie? No, mnie to tak martwi trochę, no ale nie o mnie by tu dzisiaj przyszli. Ale wiesz co, powiem ci, żeby tak optymistycznie nie wyglądasz, wiesz. Bardzo fajnie się czymierz. Ale starsi... Bardzo fajnie się czymierz jak na swoje lata. Starsi wiekiem, ale uważam dojrzalsi doświadczeniem, więc mi się wydaje, że to też jest ważne. To bardzo... Ja się wydaje, że taki rok... Ja miałem kiedyś taki rok, że tak się jakoś nagle postarzył. To było jak już z 6 klasy do 7 mamy. To dziś tak miałem taki kryzys, ale teraz jakoś... Tak poszło na szlak. A teraz jakoś wiele lat mnie jakby to... To jest tylko kwestia, co boli, nie? Czy biodro, czy kolano, czy rano. I czy w ogóle rano boli, nie? Bo gorzej jakby rano nie bolało. To nie, to jest podejrzane wtedy. Wtedy wiemy, że coś jest nie tak. No ale jak na razie to z optymizmem staramy się wleźć w ten nowy rok. No i obejrzymy, co on nam... przyniesie. No, odpowiedzialni ludzie bardzo podchodzą do wszystkiego poważnie. My też tak, Adaś tak zacząłś trochę niby nostalgicznie, bo to jest odpowiednikiem tego, że się jest odpowiedzialnym człowiekiem. Ale faktem jest, że tego optymizmu w narodzie brakuje, więc tego trzeba sobie będzie życzyć. Jak będziemy życzyć dzisiaj, to pamiętajmy o tym optymizmie, żeby nie zapomnieć. Tym uśmiechu na twarzy. Tak jest. Każdego dnia. Tak. No to my może tak ten szampan na nas patrzy, Karol, na ciebie też. On się tu wyjątkowo uśmiechał w moja strona. I słuchajcie, my teraz po leku będziemy się brali za to, żeby rozpracować otwarcie tego szampana. No a to, czy nam się udało, czy nie, to wy się za chwilę o tym przekonacie w następnym wyjściu. Na z tonim pewno... winem mi zawsze dobrze szło, nie wiem jak z szampanem. Dużo było prościej, to nie było tak skomplikowane. Tak. Postaramy się. No ręka bolała, ale... Drużynowo na pewno damy radę. Tak, no to ruszamy. Halo Wodzisław. Dnia 31 grudnia swoją 40. rocznicę ślubu obchodzą Jadwiga i Mieczysław Kowalscy. Z okazji święta waszego
życzenia wszystkiego najlepszego. Niech każdy dzień dostarcza radości i uśmiech zawsze w sercach gości. Niechaj problemy was omijają, a wszyscy bardzo was kochają, bo jak nikt inny na świecie, wy na to zasługujecie. Życzą siostra Melania z rodziną oraz mama. Spójrz na zdjęcia sprzed lat, w ten dawny czas. Zmieniliśmy się już, a wciąż jest w nas wszystko to, co połączyło dłonie dwie, dusze dwie. Czy pamiętasz te dni, jak ty i ja razem szliśmy pod wiatr? Każdego dnia dziś już wiesz, że tamte chwile miały sens, wielki sens. To już tyle lat. Nam ich brak, teraz my w pamięci mamy tamte dni, piękne dni. Dziś pozostał nam czas, by razem być. Wspólny mamy dziś plan, marzyć i śnić, przeżyć to, co da nam każdy nowy dzień, dobry dzień. To już tyle lat, razem we dwoje, choć ożywiał wiatr, siebie nam brak. Tych przeżytych dni dziś już nam Kochani widzowie, a zwłaszcza ci, co prowadzą swoje gospody, kawiarnie i restauracje, zachęcamy was bardzo serdecznie, jakbyście się chcieli zareklamować w telewizji TVT, pokazać swoja restauracja, napiszcie do nas, a przyjademy do was z całym koncertem życzeń i właśnie u was nakręcimy odcinek. Zachęcamy was do tego bardzo serdecznie. Kontaktujcie się z nami. Nawet, tyś bo kiedyś za kelnera musiał nawet robić, mi to co? Idzie. Mhm.
Patrz, że takie coś całe życie nie wiesz, że to umiesz, nie? Nie, że to człowiek umie, nie? A jednak. Bo to pierwszy szampan w swoim życiu. Talenta wrodzone chyba. Już pijesz kiedyś szampana, czy? Kiedyś tak mi się zdarzyło. Pić może mu się zdarzyło, ale otwierać to, wiesz, to nie. Patrząc po tym, jak to było bardzo wystrzałowo przy tym otwarciu, to rzeczywiście to chyba dobrze, było... Dobrze, że tego telewidzowie nie widzieli, nie? Co tu się działo. No. A może i szkoda. Bo tak jest. Poza zdrościnie. No było bardzo, bardzo wystrzałowo. No ale to co, to mogę się napić tego szampana? No myślę, nie? Że po to no, my to... My do tej 12 to nie wiem, czy szczymiemy. No. Ale przynajmniej teraz pokosztujemy, tak, trochę, posmakujemy. Bardzo Państwa przepraszamy, że my to bez was, ale my tu do 24 nie będziemy siedzieć, wybaczcie. No ale my oczywiście pijemy za Wasze zdrowie i za Waszą pomyślność na cały ten nadchodzący 2018 jak najbardziej. Rok. Tak jest, no to zdrowia chupy. Pyszne, jak kupny. Z dobrej ręki otwarte. I dobrze smakuje. Tak. Dobrze poluny. Szczerze na lunę. Tak, od serca. I tak fajnie postawione na taką deczka, to jest, jak się go dało deczka. Ja? To, nie? Heklowano deczka. Jak tak. To się po śląsku to, żeby nie umarasić stołu. Tak. Nie popalcować. Dobrze powiedziałem. Ja, nie popalcować. No. Szampan, zabawa. Tak. Panie Grzegorzu, gdzie pan się wybierał w tym roku na Sylwestra? Jak pan spędza Sylwestry? Ja, moi koledzy, idę do teatru. Ale tak, pierwszy raz teraz, albo już byłem zwykle? Już byłem kiedyś w teatrze. Tak, w ogóle, że już byłem kiedyś w teatrze. Zdarzyło się. Tak, tak. Takie, ale tak my postanowili z żoną, pójdziemy do teatru i potem ze znajomymi zasiądziemy sobie, wrócimy do domu, do mnie i posiedzimy sobie elegancko. I... Czyli to całkiem inaczej niż tak ludzie sobie zawsze myślą i zawsze robią, nie? Zupełnie. Przez długie lata chodził Żak na bale. Także był takim młodym kawalerem, można powiedzieć. Już praktycznie w liceum to już tak się zaczynało. Później jako młode małżeństwo z żoną my chodzili zawsze na bale. Potem Żak pracował zawodowo, bo był w kabarecie, no to każdy Sylwester to się jeździło do roboty. Tak jak wy, co tak roku. Tak, a teraz od iluś tam lat nie występuję w Sylwestra. I jest mi tak w miarę jest z tym dobrze. Dobrze jest mi z tym, dobrze. Trzeba na ten zakończenie roku wcisnąć taki halt. Nawet nie wiem, czy bym nie wystąpił, jakby ktoś mi dał odpowiednią propozycję. W tym roku była propozycja, ale za późno padła, a ja już miał inne plany, więc... Nie pykło, że się nie zgrali. Nie. Moja żona generalnie nie jest osobą taką, która lubi hulać, ale gdybym ją wziął na siłę, wyprowadził z domu, to by poszła ze mną, na pewno, ale cieszę się, że to mamy taki plan, jak my sobie założyli, tak go wykonujemy. Tak, inaczej. Tak, a wy koledzy? Będziecie tak przygrywać do tańca, tak? Przygrywać do tańca. Tak jest, no my się będziemy bawić. Się będą bawić. Chociaż no my nie możemy... Lwy parkietu będą przez nas obserwowane. Tak, chociaż my też nie możemy powiedzieć, bo też w jakiś sposób się tam trochę tym bawimy. Jeszcze. Tak. Jeszcze nas to cieszy. Mam nadzieję, że jak najdłużej. No każdy ma taką nadzieję. Jesteście muzykami, artystami, którzy mają dobre serca, lubią jak się inni bawią. Tak, my chcemy dać ludziom dużo radości tak. W ten ostatni dzień starego roku i rzeczywiście od jakiegoś czasu jest tak, że spędzamy te Sylwestry w pracy. Pięknie, pięknie. No to pod te Sylwestry. Pod te Sylwestry. Za zdrowie. Co będą te bąbelki sam nie pouciekały. Szanowni Państwo, bardzo, miłe. Bardzo dobry. Piękny, cierpki szampanik na ten nowy, szykujący się rok. Z okazji 35. rocznicy ślubu życzenia dla Mireli i Wiesława Franica z Czernicy. Już 35 lat minęło, jak sobie miłość i wierność przysięgaliście. Moc najserdeczniejszych życzeń, miłych, przeżytych chwil w zdrowiu i radości. Do życia złotych godów i moc więcej. Niech wasza miłość kołem się toczy, a panienka Maria miłością otoczy. Niech wam się śmieje świat blaskiem długich i szczęśliwych lat. Życzymy wam szczęścia, miłości, by dalsze lata mijały w miłości. Życzenia składają rodzice Róża i Gerard, córka Marzena z mężem, syn Rafał z narzeczoną i wnuczka Natalia. Jak za dnia nareszcie ty i ja szczęście.
szczęściu oddani, przez los wybrani, to właśnie my. Dziś uwierzyłam ci, proszę zaufaj mi. Niech już się stanie, co nam pisane od lat. Zaraz nadejdzie dla nas ta najważniejsza chwila, która do tego czasu obojgu nam się śniła. Daj mi najsłodsze usta i na tą chwilę sprać mego serca moc. Ukochany mój, ukochana ma, to jest nasza noc. Swoją daj, razem pójdziemy, aż odnajdziemy na ziemi raj. W mych oczach szczęścia łzy, skarbie dziękuję ci. Kwiaty w wazonie, splecione dłonie to my. Szanowni Państwo, to co się u nas na bieżąco dzieje, Wy możecie se śledzić u siebie w domu. Wystarczy, że wejdziecie na stronę facebookową, tam odnajdziecie koncert życzeń z całego serca życzę Ci i na bieżąco będziecie mogli oglądać i śledzić to co się dzieje w naszym programie. Serdecznie Was zaproszamy na profil facebookowy Koncertu Życzeń. Tak, szanowni Państwo, my się tu tak rozprawiamy, wspominamy te wszystkie sylwestry, te bale, popijemy się szampana, a tak się zastanawiam, zanim Sylwester, to mamy taką przerwę między świętami a Sylwestrem. Co Wy w ta przerwa robicie? Co Ty, Grześ, robisz w czasie tej przerwy, w tym okresie międzyświątecznym? Powiem Ci, że ja na przykład bardzo lubię już w szkole przerwa, zawsze. Kosz do przerwa ci się dobrze kojarzy. Ja, zawsze... Przerwa między lekcjami w ogóle. Tak, tak, ja. Zawsze czekam na przerwę. I akurat tutaj ta przerwa też jest bardzo fajna, ponieważ te dni są piękne. Od świąt do święta to już wiadomo, że super. Sylwester, Nowy Rok, wiadomo, też jest pięknie. Nowy Rok już jest taki trochę, człowiek jest tak lekko zmęczony po Sylwestrze i już wiesz, że za chwilę koniec. Już zaczyna się Nowy Rok, już te roboty ten. Ale te dni między świętami są przecudne. W Duma jeszcze jest to wszystko takie świąteczne, jeszcze te potrawy, nie wszystkie zostały zjedzone, Kaś tam jeszcze idzie, trzeba poszperać. Tak. Ludzie bardzo często się zdarzą, że się nie chodzi do roboty, teraz na przykład nie robię, bo jak robię w kopalni, to już szło do roboty od razu, teraz mam wolne, nie występuję w tym czasie, po prostu rewelacja. Idę na kolędowanie 28 zawsze.
grudnia i w tym roku mi się to też zdarzyło i było przecudnie. Przyszli ludzie z mojej dzielnicy miasta, których tam kaś na drodze miją, czasami nie zawsze mam czas z nimi pogadać i było fajnie, no w takim gronie, można powiedzieć, sąsiedzko-przyjacielskim. No ale to jest taki czas, że się lichty można dychnąć u ciebie. Bardzo. I to jest, ciągnie się od okresu świątecznego do nowego roku, cały czas jest fajne laba. Fajne dni, przyjemne, ale one znowu szybko lecą. To co fajne, to znowu tak szybko no leci. No tak to jest. Wiesz, no, ale to szybko leci, no. A z drugiej strony, tak po prawdzie powiedzieć, to wiele też idzie siedzieć w duma, nie? No. Potem jest to, co Grzesiu go doprędzie, że przychodzi ten moment, że już się czeka trochę na to, żeby iść do roboty, nie? Bo jak ci się za długo te wolne tak ciągnie, jest. To potem też czegoś brakuje, nie? Dokładnie. Trzeba by było coś porobić, no bo tak wiesz, no idzie posiedzieć, dzień, dwa, trzy, tydzień, tak, nie? Tak. No ale wiele. Tak. No jak posiedzisz już do tego nowego roku, ten Sylwester przesiedzisz, czy przebalujesz, no to już po nowym roku myślisz, nie? Co, no, co by tu porobić. Ale jeszcze jest o tyle, co fajny ten czas, że ja zauważył, że w ogóle już jest adwent, to ludzie się zmieniają. Zauważyli, nie wiem, czy się zauważyli. Jak jedziesz autem, to cały rok jedziesz i strasznie nerwowe ruchy wykonują kierowcy. Szczególnie ci, co mają reklamy firm na autach, bo to nie są ich auta bardzo często. I oni nie szanują tego, bo to jest przecież od właściciela firmy, nie jego. Tak. I oni strasznie się zachowują źle. I titają, wrzeszczą, przeklinają, bo to widzisz za szybą mniej więcej, jakie słowo padło. A im bliżej tego, ten adwent się zaczyna, bliżej świąt, tacy mili się, proszę bardzo, cię puszczą, wiesz, to jest fajne, to jest fajne. Wiem to po sobie właśnie tak mam. Tak, i co jeszcze jest fajnego, że tak Sejm przestaje obradować. To jest trochę spokoju. Najlepsze. Jest trochę tak, ta polityka trochę się uciszyła, a niestety no, polityka nas podzieliła i my się tak troszeczkę jakby wyciszymy, zapominamy o tym troszeczkę, no i po nowym roku niestety już się wszyscy boją, bo zaś to wróci wszystko. Ta trauma taka. No i ludzie są tacy bardziej, gadali mi o optymizmie, którego musimy pamiętać, przypominamy sobie cały czas, że musimy koniec, żeby powiększować. I co mi się nie podobało u ludzi, że my są takie naprawdę malkontenty. My są taki naród, co narzeko. Tak ostatnio wszyscy narzekają, że chcę tak właśnie myślą nad tym, że czemu my tak potrafimy z jednej strony na coś narzekać, a nie potrafimy się innym cieszyć. Na przykład teraz wszyscy narzekają, że masło zdrożało. Że masło zdrożało i wszyscy się tym masłem pałują, ale nikt się nie cieszy, że konie w Janowie Podlaskim stoniały na przykład. No tak. I to jest takie dziwne. No coś w tym jest, no taki mamy naród. Przecież jak może za drogę masło, to się kup konia jest jak stonią, ale no niestety. Zawsze się idzie dopasować to, co ci będzie bardziej pasowało. Tak, tak. Zawsze tą radość gdzieś trzeba przerzucić na coś innego. Teraz właśnie, że tak powiedział o tych koniach i tak są się zastanawiam, co ja powiedział. No. Ty to trzeba pomyśleć w przyszłym roku. No. To ja na razie i tak pozostawiam wszystko przy maśle. Wiecie co? Tak się fajnie siedzi i tak dobry szampan, że zastanawiam się, czy w ogóle iść do domu. A widzisz. A to co? Zależy, jak ci się siedzi, fajnie. Gdybyście byli w stanie zrezygnować z tej waszej zabawy, co dzieje grocie, to ja bym to z wami mógł posiedzieć do rana dzisiaj. Wiecie, no coś będzie w tym naszym wspólnym siedzeniu, bo po naszym koncercie życzeń będziemy mieli okazję zaprosić wszystkich widzów telewizji TVT na sylwestrowo Biba. A tam razem z nami, oczywiście Grzesiu Poloczek i wielu, wielu innych wykonawców tak. Śląskiej sceny muzycznej. Także coś będzie w tym, że rzeczywiście my i tak ten wieczór spędzimy razem, ale trochę w inny odsłonie. No, bardziej gorący. Ja się cieszę, bo już byda w domu o tej porze i sobie będę mógł to zobaczyć. A, widzisz. No to dobrze, no to my we wszystkim, kochani, życzymy miłych wrażeń, no i będziemy się oglądać. Basieńko, córeczko moja, dziś obchodzisz ważny dzień, dzień radości, więc życzę ci 100 lat pomyślności. Niech ci życie w szczęściu płynie, niech cię radość nie ominie. Składam ci, córciu, urodzinowe życzenia, zdrowia, miłości, powodzenia. Niech ci słonko jasno świeci i w radości każdy dzień przeleci. Te życzenia, choć skromnie ułożone, są dla ciebie, córciu, przeznaczone. Tata. Dzień już chyli się ku końcowi, znów nastanie nocy ton. Ciepła kawa wiatru powie, kładę dłonie na twą dłoń. Patrząc w gwiazdy, widzę przyszłość, która jasno mieni się. Więc posłuchaj, co chcę powiedzieć, zapamiętaj słowa te. Oddaję ci wszystko, co mam,
dla Ciebie dziś śpiewam i gram. Już skończą się noce, gdy Ty byłaś sama i roniłaś łzy. Oddaję Ci wszystko, co mam. Dla Ciebie dziś śpiewam i gram. Tak pragnę, byś wiedziała, że jestem tu, kocham Cię. Chcemy dziś tej miłości, każdy chce kochanym być. Czymże życie jest w samotności, kiedy trzeba się z tym kryć. Dla nas znikną te problemy, otwieramy nowy świat. Każda chwila jest uwielbieniem i tak będzie przez sto lat. Oddaję Ci wszystko, co mam. Dla Ciebie dziś śpiewam i gram. Już skończą się noce, gdy Ty byłaś sama i roniłaś łzy. Oddaję Ci wszystko, co mam. Dla Ciebie dziś śpiewam i gram. Tak pragnę, byś wiedziała, że jestem tu, kocham Cię. Oddaję Ci wszystko, co mam. Dla Ciebie dziś śpiewam i gram. Tak pragnę, byś wiedziała, że jestem tu, kocham Cię. Tak, moi Państwo, my się tutaj rozprawiamy o tym, co nas czeka w nowym roku, ale... To wielka niewiadoma nowy rok. No, zawsze to jest niewiadoma, tak. Ale te pod zakończenie roku to też jest takie podsumowanie roku minionego i tak się na przykład zastanawiam, macie takie rzeczy, co Wam tak za ten miniony rok najbardziej utkwiły w pamięci? Nie wiem, śmieszne, smutne, znaczy, wesołe. To co, no, zarówno mnie, jak i Wam w pamięci na pewno utkwiły jakieś tam nasze występy wspólne. Estradowe. Nie? Każdy wspólne też. Wspólne też, ale są zawsze miłe, bo one się fajnie kończą. Ale takie, no, dla mnie był bardzo dobry rok, jeżeli chodzi o ilość występów. Tak, podobnie jak tamten poprzedni, tak samo. Ten też był świetny. Oby ten następny był nie gorszy, już nie chcę więcej. Był super, ale też jeszcze mam takie inne wspomnienia, to jest moje sportowe, ponieważ grą w tenisa, lubię. I tamten rok się tak zapowiadał, że może być ciężko, ponieważ przeróżne kontuzje mnie nękają. Przez ostatnie 4 lata miałem cały czas kontuzje. Ale czym to spowodowane są te kontuzje? No już może z PESEL-em, ale też eksploatacją starego organizmu, można powiedzieć. Ale w Zielonej Górze był Mistrzostwa Polski, były kabaryciarzy. Był Rzech tam trzeci w singlu i drugi w deblu. Z Zenonem Laskowikiem w parze. W Pogorzelicy Rzech był drugi w turnieju Baltic Cup. W Jaworzu byłem czwarty. Natomiast w Szczecinie na turnieju, gdzie jest jeden z najlepszych challengerów świata, grałem w finale z Jackiem Mezomejerem. Przegrał Rzech ten finał i Rzech był troszeczkę kontuzjowany, chociaż Jacek jest na pewno lepszy, nawet jakby był nie wiadomo jak zdrowy, by tego meczu prawdopodobnie nie wygrał. Ale do czego zmierzam, słuchajcie, przydarzyło mi się coś takiego, że w tym dniu na całym świat poszła rozpiska PKO Open Szczecin. Plan gier dnia, bo to były dwa finały. Godzina 10, Jacek Mezomejer, Polska, Grzegorz Poloczek, Polska. Godzina 12, Richard Gasquet, Francja i Florian Meyer,
Niemcy, czyli jedne z najlepszych rakiet świata, i Poloczek, i Mezo w tym samym dniu na tym samym korcie grali my jedni po drugim, także to było takie To do pogratulowania, to rzeczywiście osiągnięcia bardzo duże. A teraz lecz kontuzja. Walczysz z kontuzją i w przyszłym roku postanowienie wracasz na kort. Walczę z kontuzją i jeszcze nie wiem, czy zagram, ponieważ pierwszy weekend stycznia już teraz, z 2018 roku, za tydzień można powiedzieć praktycznie, są halowe mistrzostwa Polski artystów i jada, ale nie wiem, czy zagram, jeszcze nie wiem. Mhm. My ci życzymy, żebyś zagrał oczywiście. Tak. No a tym jakie można dać? Takie wspomnienia? Nie wspomnienia, a takie, takie to ci najbardziej utkwiło w ten miniony rok, oprócz tego, że nowa produkcja. O tym chciałem wspomnieć, że ruszył. No to proszę bardzo. Koncert życzeń z całego serca życzę ci, dzięki któremu możemy się spotykać w takim fajnym gronie z gośćmi. Możemy winszować naszym telewidzom, ale z takich osobistych to że moja starsza córka poszła do szkoły. I to znowu mi się taki nasuwa ten uciekający czas, bo to właśnie po tych dzieciach widać, że ten czas właściwie ucieka, a to było dla nas, dla naszej rodziny takie wspólne, fajne przeżycie. I fajnie, że chciała iść do szkoły. Tak, a był problem, bo myśleliśmy, że będzie jednak nie tak bardzo, bo były takie nawet niechęci na początku, ale poszła, jest zadowolona, my też również. Jest wszystko ok, tak jak powinno to być. To cieszy. Cieszy, bardzo. Dobra, widzę, że mnie się nie pytacie o te moje osiągnięcia, o te moje wspomnienia, to są, powiem? My siebie wisinka na torcie. Tak. No tak, wisinka na torcie to... Korek na tym szampanie, Karol, teraz wyszczela. To ja wyszczelam. Nie, bo oczywiście takich moich przeżyć rodzinnych to rzeczywiście było bardzo dużo, ale o tym nie będziemy sam rozprawiać, ale takie moje osobiste przeżycie miałem, bo ten nowy rok się do mnie bardzo dobrze rozpoczął, bo udało mi się zrzucić 9 kilo. No. Na początek tego mijającego roku. No. A czy to się A potem z takich spodniejszych rzeczy, że one w listopadzie wróciły na ZOT już. Aha. No ale to taka dygresja i takie moje osobisty sukces i porażka w jednym. Twoje kilogramy są przywiązane do ciebie. Bardzo. W ogóle mnie nie chcę odpuścić i postanowiłem, że już nie będę z nimi walczyć. A mój kolega mi kiedyś opowiadał, że stracił na wadze, bo kupił za 100 zł i sprzedał za 50. No widzisz, no to rzeczywiście strata była bardzo srogo. Tak, szanowni państwo, my się tu gadamy o głupotach. Fajnie się razem posiedzieć i poklechać, ale przed nami życzenia. Nie byle jakie życzenia. Zazwyczaj jest to tak, jak my wam zapowiadali, jak my was zapraszali i zachęcali, że to my odwiedzali jubilata, solenizanta, tego, do którego wy oczywiście nas zaprosiliście. A dzisiaj będzie coś zupełnie, zupełnie innego. Też niespodzianka, ale jak ona będzie wyglądała, to zaraz się dowiecie, bo ten jubilat będzie u nas i on wcale nie wie, co go u nas czeka i po co on sam przyjechał. Tak jest, szanowni państwo, obiecali mi, że będzie niespodzianka. Razem z nami jest Grzegorz Knapek, który miał nam dzisiaj poopowiadać o nurkowaniu, bo jak się okazuje jest fachowcem bardzo dobrym, jeżeli chodzi o nurkowanie. Rafy i inne podwodne stworzenia, to do niego nie jest nic obcego. Ale my jeszcze kiedyś go na ten wykład zaproszymy, bo dzisiaj mamy do niego niecodzienną niespodzianka. Oczywiście najserdeczniejsze życzenia, bo Grzesiu dzisiaj świętuje swoje urodziny. Tak się stało, że nie Sylwester, ale Grzegorz, ale urodził się w ostatni dzień roku i dlatego my mu teraz zaśpiewamy 100 lat i zaproszamy panie, żeby wniosły prezenty, bo mamy, Grzesiu, do ciebie narychtowane prezenty. No to zaśpiewajmy razem Grzesiowi 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. I jeszcze raz, niech żyje. Niech żyje nam, niech żyje nam, niech mu gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie, w zdrowiu, szczęściu, pomyślności świeci coraz jaśniej, w zdrowiu, szczęściu, pomyślności świeci coraz jaśniej. No tak jest, no to za zdrowie naszego dzisiejszego solenizanta, który nie my do niego, ale on do nas przyszedł zwabiony tu opowiadać o swojej pasji, a my mu taką niespodzianka zmajstrowali na to jego urodziny. Jeszcze raz, Grzesiu, wszystkiego najlepszego i zaraz będziemy maszkiecić ten przepyszny tort kamerowy i nie tylko. A ty się nie obraź, Grzesiu, żeśmy ci nie nalali, ale ty jeszcze idziesz pływać, także twoje zdrowie. Zdrowie, Grzesia. Tak jest. No, bardzo dziękuję, że to jest kamera, tak jest. Zdrowie. Dziękuję. Zdrówko.
Fundatorem kwiatów jest kwiaciarnia Dziwoki Ryszka z Rybnika. Tort dostarcza cukiernia Mistrza Andrzeja z Rybnika Chwałowic. Catering na plan zdjęciowy dostarcza Zajazd u Danusi z Jankowic koło Rybnika. O świąteczny wystrój zadbała firma Lawendowy Kredens Beata Jagła z Rybnika. Drogi Grzegorzu, wszystko co było Twoim marzeniem, co jest i będzie w przyszłości, niechaj nie mija z cichym westchnieniem, lecz spełni się w całości. Wszystkiego, co piękne i upragnione, niech będzie w Twym życiu spełnione. Tego wszystkiego życzy żona Iwona, synowie Kamil i Paweł oraz Kamila i Karolina. Do życzeń dołączają się rodzice oraz brat Marcin z synem Sebastianem. Nie każdy dzień był naszym dniem. Nie każdy sen doczekał się spełnienia. Nie każdy śmiech był śmiechu. No i tak goni. Teraz patrzymy na was przez różowe okulary. Bardzo śmiesznie się przez te brele patrzę. A wy hopy jak tam widzicie? No jak świat widać. Bardzo kolorowo. Słuchajcie, tak jest. Tak na was patrzę przez okulary, mi się wydaje, że siedzą dwie zebry. I oni powiem, jakie ja mam skojarzenia z tymi brelami. Słuchajcie, tak jest. Sylwester to czas zabawy, to czas wesołości i my się oczywiście dzisiaj weselimy, my się bawimy. Tak. Bawić na pewno jeszcze będziemy się całą noc. Ale różne rzeczy my tutaj powspominali. Trzeba się przygotować do tej imprezy. Ale ja. Do imprezy się trzeba przygotować. Grzesiu, czy ty jesteś tego samego zdania, że na imprezę trzeba iść dobrze wyrychtowanym, wyszykowanym? Oczywiście tego samego zdania, bo ja miałem zawsze z tym problem w domu. Znaczy nie ze mną, z moją żoną.
Łamiesz Korsina na bal sylwestrowy na 20, nie? I przez cały dzień jak się na boł, żeby się nie powadzić czasami, albo żeby coś się nie wydarzyło, żeby żona mi nie powiedziała, że nie idymy, nie? I potem już patrzę go, no chyba pójdziemy, bo wszystko, atmosfera super, tylko patrzę, ona się nie rychtuje. Ja już jest gotowy, jest 19, a ona nie, ona nawet nie ma fryzury. Patrzę za 15-8, ona się zrobiła jakieś kikiriki, mała szlewka, ciepła szaty, idymy. To jest niespotykane. I było super, i się doskonale bawiła i nie poświęcała nigdy całego dnia na fryzjera. U nas ci ten stres nie grozi, Grzesiu, bo my tu mamy takie małe gifty. My są przygotowani. Sylwestrowe gifty. Adaś już poległo będzie wyglądać. Kochani, my się strojemy, my się chcemy dobrze przygotować do tego sylwestrowego szaleństwa. Tak jest, przystrojemy właśnie. Tak. Mój kolega współprowadzący ten koncert życzeń z całego serca życzę ci. Nie będziemy za dużo gadać, a musimy powiedzieć jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Złożyć wam życzenia. Życzenia oczywiście noworoczne, ale to za chwilę. My się teraz poległo postrojemy, połoblikamy, a wy będziecie cały czas razem z nami, a już na wieczór będziemy się bawić na sylwestrowy bibie. Oczywiście, że no to tak. Co panowie? Moja żona jeszcze zawsze go daje, że jak już wychodzili, to powiedziała tak, pamiętaj, możesz tam nie pić, nie kurzyć, nie tańcować z cudzymi kobietami, możesz się tam po prostu dobrze bawić. Ja myślę, że się zbyt, to po co ja tam idę? No właśnie. No to co, składamy życzenia. Tak jest. Każdy niech coś powie, zaczynamy od Adasia. Kochani, wszystkiego dobrego, aby się ten rok przyszły darzył. Szczęścia, miłości, pieniędzy, sukcesów, byle był lepszy niż ten poprzedni. Grzesiu, Adasiu, tak ładnie to zrobiłeś, że wyczerpał Adam całego sobie mi do głowy mogło przyjść. Mogła się tylko podłączyć do tego, co powiedział Adaś. Tak jest. No to my się z Grzesiem podpisujemy pod tym, co wam powinszował Adaś oczywiście. Z całego serca życzymy wam wszystkiego, co najlepsze na ten nowy, nadchodzący rok 2018. No to co, jak balanga, to balanga, hopy, brele wciągamy na nosy. I jeszcze mamy, jak Sylwester, to muszą być fajerwerki, zimne ognie, tak jest. Jak za bajtla, pamiętam. I niech nam się sam pobłysko teraz. Ognie, to było zawsze taką wspaniałą chwilę. Uważać, żeby tej choinki nie spalić. Zabawa. O, i te pióra właśnie. Daleko od tych piór. Ja chyba mam coś nie tak. I do szampana, żeby nie naleciało. No to mamy szampan, mamy fajerwerki, mamy piękne klajdy. Z całego serca życzymy wam dobrej zabawy i wszystkiego dobrego. Do siego roku. Kiedy w parku na festynie orkiestra zagrała, oczkiem do mnie zamrugała taka jedna mała. Pomyślałem więc, podejdę, wezmę ją pod bok, bo już za nią się rozglądał jakiś cudzy hop. Ukłoniłem się do pasa, poprosiłem w tamy i poczułem, że już jestem prawie zakochany. Na tam z dyli łatwo poszło dopasować krok, nawet ze mną zaśpiewała, gdy zapadał zmrok. Do dna, słuchaj jak gitara gra i daj ręką tylko znak, gdy już wina będzie brak. Wypij kielich aż do dna, słuchaj jak gitara gra i daj ręką tylko znak, gdy już wina będzie. Towarzystwo już się prawie mocno rozhulało, orkiestra ich rozkręciła, wino ich rozgrzało. Już śpiewała, tańcowała prawie cała wiara i się nawet tu rozpadła już nie jedna para.
dna. Słuchaj jak gitara gra i daj ręką tylko znak, gdy już wina będzie brak. Wypij kielich aż do dna. Słuchaj jak gitara gra i daj ręką tylko znak, gdy już wina będzie brak. Wciąż się do mnie przytulała tamta śliczna mała, chociaż mi się jeszcze jedna też tam spodobała. Okazało się niebawem, że to matka z serą. Jedna z nich grzech wycałował i no nie wiem, kero. Wypij kielich aż do dna. Słuchaj jak gitara gra i daj ręką tylko znak, gdy już wina będzie brak. Wypij kielich aż do dna. Słuchaj jak gitara gra i daj ręką tylko znak.